Przy przejściu granicznym w Medyce jest nasza reporterka Małgorzata Iwanicka. Powiedz proszę, jaką pomoc otrzymują teraz uchodźcy i co dzieje się na miejscu? Ja tylko, dzień dobry, do szczegółowie to informacje medyczne na przejściu pieszym i tutaj cały czas napływa strumień ludzi, którzy przekraczają to przejście piesze w Medyce Szeginiach. To głównie matki z dziećmi, widziałam też osoby starsze i niepełnosprawne, wolontariusze z WOT-u, ZHR-u oraz policja cały czas udzielają im informacji. Niemal już za przejściem spotykamy pierwsze ogrzewane namioty, stoły z ciepłą herbatą, kakałem dla dzieci, kawą i zupą. Są też słodycze dla dzieci. Jednak oprócz ciepła w namiotach i ciepłej strawy uchodźcy najbardziej potrzebują informacji o tym, jak dotrzeć do Przemyśla czy dalej. Taką informację przekazuje m.in. jeden z wolontariuszy przez megafon po ukraińsku. Te osoby, na które czeka ktoś w Przemyślu i mają one tam samochód już z osobą, która dalej je zawiezie, czeka, przyjeżdża bus, m.in. jest to autobus MZK z Przemyśla i zabiera te osoby na dworzec PKP właśnie w Przemyślu. Osoby, które chcą jechać dalej w Polskę lub za granicę, kierowane są od wczoraj na dworzec PKP w Medyce. Dzisiaj przyjechał już jeden pociąg, zawozi on ich do Krakowa, teraz na stacji stoi drugi. Odjedzie, kiedy będą zajęte wszystkie miejsca. Obok dworca dla czekających stoją też ogrzewane namioty. Wsiadający do pociągu otrzymują kanapki i owoce. Dodam, że kanapki dziś przyjechały ze Stalowej Woli, co ważne w porozumieniu z naczelnikiem stacji w Mościskach. W każdej lokomotywie, która jedzie do Ukrainy, przekazywane jest jedzenie, leki i najpotrzebniejsze artykuły higieniczne. Jak widać, pomoc tutaj płynie szerokim strumieniem do uchodźców. Z przejścia pieszego w Medyce Małgorzata Iwanicka. Bardzo dziękuję za relację, a my jeszcze z Małgorzatą Iwanicką będziemy się łączyć w kolejnych serwisach.